Jeśli przymierzacie się do zakupu nowego domu lub mieszkania i nie do końca jeszcze wiecie, jak się za to zabrać, to super się składa, bo nasi dzisiejsi goście na pewno w tym pomogą. A gościmy dzisiaj Agnieszkę i Dawida Głowackich, Adwestor Premium House. Dzień dobry. Witamy serdecznie. Powiedzcie na początek, jeszcze zanim zaczniemy o tym, jak kupować, powiedzcie, czym się kierują wasi klienci, co ich motywuje w ogóle do zakupu mieszkania? Swoimi potrzebami przede wszystkim, ich aktualną sytuacją życiową, w jakiej się znajdują, też swoimi możliwościami finansowymi. A czy oni znają te potrzeby tak właściwie? To znaczy, domyślam się, że każdy przychodzi z jakąś potrzebą, ale czy te potrzeby potrafimy sobie właściwie określić? Mamy takie doświadczenie, że klienci przychodzą do nas, czy szukają nieruchomości, wiedząc, mając jakieś ramy sprecyzowane, czego oczekują, ale też na etapie poszukiwań, na etapie oglądania nieruchomości, te oczekiwania, te potrzeby mogą im się zmieniać. Na przykład stwierdzają, że no jednak tak duży metraż nie jest im potrzebny, jak obejrzą kilka mieszkań, że jednak może te dwa miejsca parkingowe nie do końca są im potrzebne, bo jednak ta komunikacja w tym miejscu działa świetnie i nie potrzebują dwóch samochodów, więc warto jak przede wszystkim zrobić z nimi dobry wywiad i określić te potrzeby. Tak, rozpoznać te potrzeby. Ale potem jakby w trakcie całej tej drogi poszukiwań też je dookreślić i tak sprecyzować, czy faktycznie sfokusować się już na konkretniejsze jakieś nieruchomości i ich oczekiwania. Nasze badania też wskazują na to, że faktycznie te kryteria zmieniamy kilkakrotnie nawet podczas poszukiwania. No na początku chcemy zwykle super mieszkania marzeń, ale najlepiej za takie pieniądze, jakie chcemy na to przeznaczyć. Potem okazuje się, że wszystkiego się nie da, więc po kolei trzeba rezygnować z pewnych spraw. Pytałem o te potrzeby, bo wiadomo, że każdy ma jakąś wizję swoją, tylko po prostu zastanawiam się, czy są takie rzeczy, że na przykład czegoś nie doceniamy, nie zwracamy na to uwagę na etapie wyboru nieruchomości. No i dopiero jak już zamieszkamy, to się okazuje, że o kurczę, jednak chciałem, żeby był park, a nie ma. Jeśli ktoś poszukuje pierwszy raz, no to ważne właśnie jest takie naprawdę dogłębne zanalizowanie tych swoich potrzeb pod każdą, że tak powiem, dziedzinę swojego takiego codziennego życia. Nie tylko właśnie sugerując się metrażem czy lokalizacją, ale otoczeniem i innymi takimi dodatkowymi kryteriami. Ważne, żeby wyłączyć też te emocje, taką euforię z tytułu tego zakupu, że cieszymy się, że już mamy za chwilę kupić nowe mieszkanie i ta euforia trochę jakby może przyćmić nam rozsądek, więc wtedy warto mieć też z boku może kogoś, kto gdzieś tam będzie tym głosem rozsądku, albo no jeżeli mamy na tyle odporną psychikę, że potrafimy wyłączyć i rozdzielić te dwie rzeczy, no to warto się nad tym wszystkim skupić. Warto też pomyśleć sobie nie tylko o tym, co się dzieje tu i teraz, tylko o tym, nie wiem, co będzie za chwilę, za 5, za 10 lat. Wyobrazić sobie siebie, nie wiem, za dekadę, co będziemy robić i jak może wyglądać nasze życie, to jakby trzeba to zanalizować dość głęboko i na spokojnie. A propos tej dekady, właśnie kupujemy mieszkanie raczej na całe życie, raczej na dekadę. Jak to powinno być? Tutaj jakby ewidentnie nie kupujemy mieszkań na całe życie, zwłaszcza teraz. Kiedyś nasi klienci tak myśleli, kupowali domy, budowali duże domy na całe życie, a dzisiaj praktycznie wszyscy sprzedają te duże domy, bo tak naprawdę zostają tam sami. Dzieci wyemigrowały, mieszkają same, nawet w tym samym mieście, ale jednak każdy chce gdzieś tam mieszkać sam, mieć trochę więcej prywatności. I dziś jakby to jest standard, gdzie sprzedajemy duże nieruchomości, bo klienci mówią, no kurczę, myśleliśmy, że ktoś nam z nami to zamieszka, że będzie to dom na dwa pokolenia, ale tak się nie dzieje. Więc zdecydowanie zakup nieruchomości to jest tylko okres w naszym życiu. Pytanie, jak długi tak naprawdę. Jedno z ważniejszych pytań, jakie musimy sobie zadać przed zakupem, to jest takie, czy właściwie chcemy mieszkanie z rynku pierwotnego, czy wtórnego. Czym one się różnią? Czy to jest jakaś duża różnica dla takiego kupującego? I dla kogo może lepszym rozwiązaniem byłoby mieszkanie z rynku wtórnego, a jakie grupy lepiej poczują się w mieszkaniu prosto od dewelopera? Tutaj głównie trzeba zwrócić uwagę też na czas oczekiwania na objęcie tego mieszkania, tej nieruchomości. Mówimy też o domach, bo z reguły na rynku wtórnym możemy kupić już teraz i zamieszkać szybciej niż na rynku pierwotnym. Tutaj musimy się liczyć z dłuższym czasem oczekiwania na objęcie nieruchomości.
No i to jest jakby taki główny wyznacznik, od którego trzeba zacząć zastanawianie się nad wyborem, czy rynek wtórny, czy pierwotny. To są takie kwestie nieoczywiste, bo czas, jakby remonty i tak dalej, to można wszystko sobie zmierzyć, policzyć i odpowiedzieć jasno, ale takie kwestie jak preferencje indywidualne, czy na przykład, nie wiem, ja widzę siebie w miejscu, w którym już jest jakaś historia, w którym ktoś mieszkał, czy jestem w stanie pójść na jakieś kompromisy, czy jestem w stanie zaakceptować już stan zastany, czy może jednak wolę zaczynać wszystko od zera, pisać swoją historię z białej karty, robić remont totalnie tak, jak ja bym chciał, zaprojektować sobie wszystko tak, jak ja bym chciał, no to wtedy takie osoby powinny skupić się na rynku pierwotnym. Nasi ankietowani, których przypytaliśmy razem z Kantarem kiedyś, to byli klienci rynku deweloperskiego, mówili o największych zaletach zakupu od dewelopera właśnie w ten sposób, że budynek nie wymaga remontów, to było zdecydowanie najczęściej przytaczane, razem z tym, że samemu decyduje o wystroju wnętrza, to co mówiliście. W mieszkaniu wszystko jest nowe, to 1/3 ankietowanych, nowoczesna infrastruktura 1/4, natomiast tylko 22% ankietowanych wymieniało większą estetykę budynku i niskie koszty użytkowania. Te koszty faktycznie w przypadku zakupu od dewelopera potrafią się bardzo różnić od kosztów na przykład użytkowania mieszkania w kamienicy z duszą, o której wspominaliście. Tak, no tutaj jakby budynek jest nowy, więc koszt tego funduszu remontowego jest ustalony raczej na jakimś niskim poziomie, bo tak naprawdę przez najbliższe 10 lat ten budynek nie będzie wymagał jakichś większych remontów. Jeżeli chodzi o rynek wtórny, no to wszystko zależy, jakim budynek jest w stanie, jakie plany ma wspólnota czy spółdzielnia na ten budynek i tak naprawdę jak wygląda ten fundusz remontowy, jak wyglądają koszty zarządu. Jakby, aczkolwiek tutaj i na jednym i na drugim rynku te koszty zarządu mogą być różne, to zależy, kto nim zarządza i tak naprawdę jakie udogodnienia, jakie składowe wchodzą w koszt tego czynszu. Nie, czy mamy ochronę, czy nie mamy tej ochrony, to też się może diametralnie różnić wtedy jakby całościowo.